Okej, ziomeczki, hejczy, witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji. Tym razem macie najlepszy, w sumie tak jak zawsze, najlepszy komentarz spod ostatniego odcineczka na samym początku. No i lecimy z modyfikacją, która myślę, że jest bardzo ciekawa, ponieważ nazywa się... W sumie zapomniałem, jak się nazywała, ale wiem, że pozwalała wam na pójście do nowego świata i przy okazji będziecie mogli ujeżdżać smoki. W sumie to troszeczkę dziwnie brzmi, ujeżdżanie smoków, może latanie na smokach, więc cóż, na początku co będziemy potrzebować, będzie to Portal Creative lub po prostu... takie bloki, jak widzicie, i portal, taka zapalarka do tego portalu. Jest ona bardzo prosta w craftingu, oczywiście wszystkie macie na stronce, ponieważ nie chcę was tym zanudzać. No i co, wchodzimy do takiego portalu. Tada! Znajdujemy się w tym momencie w świecie smoków. To jest takie w sumie trochę dziwnie brzmiące, świat smoków, ale dzięki temu będziemy mogli właśnie spotkać takie smoki jak tutaj. Dzięki nim, może tu się troszeczkę te szczanki nie generują, widzicie, ten świat jest taki jakby, nie wiem jak to nazwać, będziecie mieli bardzo, bardzo, może ja troszeczkę zwiększę tutaj render distance, bo ja mam na short, to jest troszeczkę za słabo. Będziecie mieli takie wysepki, więc uważajcie, weźcie jakieś sobie cobblestone'a czy coś do pozwolenia, żebyście mogli latać, ponieważ będzie tutaj wam bardzo, bardzo ciężko. Więc cóż, na początku, jak widzicie, to są te smoki. Są ich cztery rodzaje. Pozwolę sobie je zespomnieć w tym miejscu. Jest to tak, na początku plant dragon, czyli po prostu dragon roślinny, fire dragon, jak widzicie tutaj, earth dragon, no i blue dragon. Ten niestety nie może latać, jest to jedyny minus tego smoka, jest on taki podstawowy, najczęściej się spawnuje. Te się spawnują najrzadziej, ta trójka. No i co? Żeby naszego smoka oswoić, bo w sumie to jest najciekawsze, pewnie was najbardziej właśnie to ciekawi, będzie nam potrzebne takie coś jak coin press. Tutaj musimy dać redstone, a na górze damy iron. Dzięki temu to nam się przepali na coin. Dzięki tym coinom możemy sobie oswoić jakiegoś smoka i tak samo go uleczyć. Jeżeli uderzymy takiego smoka i damy mu to, oczywiście ma shadery, tego nie widać, to ten smok dostaje takie serduszka i po prostu dzięki temu jest już praktycznie nasz. Potem, żeby takie, o super, spadł, zaraz wam pokażę co jest z tym spadaniem w ogóle, bo to też jest ciekawa opcja. Gdy damy takie coiny i nasze smoki się oswoją, wystarczy, że damy jeszcze gem i nasze smoczki powinny się rozmnażać. Zobaczcie na to, to będzie piękne. Widzicie? Dropnęli w sumie oni jajko. Te jajko, bodajże mam je gdzieś tu w ekwipunku, dokładnie, Fire Dragon Egg. Będziecie mieli 50% szans na to, że zrobi się innego rodzaju smok po prostu. No i gdy sobie takie jajko po prostu położymy tutaj, to ono będzie się powolutku rosło. Czyli po prostu będzie nam się smoczek z tego tworzył. No i możemy to po prostu oczywiście też niestety zniszczyć i naszego smoka zabić, ale tego bym nie robił. No i właśnie sobie zespawnowałem takiego jednego małego i zobaczcie, czy to nie wygląda tak piękno. Jezu, jaki on jest słodziaśny. Nie no, on chce, żebyście dali łapkę w górę pod tym filmem. Następną rzeczą, w sumie chyba najważniejszą, który dodaje ten mod, to jest właśnie oswajanie smoków. Żeby oswoić takiego smoka, musimy go po prostu, gdy już będziemy mieli to jajko, postawimy go. Oczywiście nie musimy, możemy to też z normalnego świata, zaraz wam pokażę jak to zrobić. Może to sobie wszystko odłożymy. Wystarczy, że właśnie tymi coinami oswoimy naszego smoka i damy na niego siodło. Dzięki temu on już jest nasz. Zobaczcie, wchodzimy na niego prawym przyciskiem myszy i jesteśmy na smoku. Tum, tum, tum. Ten smok niestety ma troszeczkę, widzę, zbugowane skrzydła, ponieważ one się nie ruszają, ale jest on szybki, bo jak widzicie, nie wszystkie smoki mają możliwość latania, no i może sobie z niego zejdziemy, niestety on spadnie. Niektóre są szybsze, niektóre są wolniejsze, na przykład tamten Earth nie może już w ogóle latać, ten, o, ten nie może w ogóle latać, więc uważajcie na to. No i on spadł, ale o co chodzi, nie, on spadł, straszne, nie? Zaraz wam powiem o co w tym chodzi. Zobaczcie, gdy skoczymy sobie na dół, czyli tego świata, nawet jakbyśmy my normalnie tak spadli, to patrzcie. Widzicie? Spawnujemy się już na dole. To są wszystkie smoki, które spadły z tamtego świata. One są takie jakby po prostu normalne. Możemy je po prostu spotkać tutaj. Niektóre umierają, niektóre nie. Niektóre przeżyją, możemy sobie normalnie, spokojnie oswoić i dzięki temu będą one nasze. I po prostu... I zobaczcie, że te smoki nie mogą w ogóle latać. Mogą tylko i wyłącznie na razie, no tak podlatywać, takie, robi takie skoki jakby. No i to tak naprawdę wszystko, co mogą właśnie robić. Ale zobaczcie, jak szybko ich popylamy. No po prostu genialne. Adat, możemy po prostu sobie pływać nimi, tak jakby była to łódka, tylko o wiele, wiele szybsza. Jeżeli odcinek się wam podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. To było na tyle tego w sumie ciekawego moda, troszeczkę krótkiego, ale ciekawego, bo w przyszłości będzie rozwijany, będziecie mogli latać na innych smokach, będą agresywne smoki, bo te na razie są tylko przyjazne. Więc zostawcie łapę w górę, jeżeli się odcinek wam podobał. Jeżeli chcecie coś dodać i wystąpić na przykład w następnym odcinku, na samym początku, to napiszcie komentarz. I jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, subskrybujcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Po prostu będziecie widzieli moje nowe filmiki, jakie nowe mody, ciekawe czy dziwne.
Niektóre są naprawdę bardzo, bardzo dziwne, a to się przekonacie w przyszłości, więc trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Uja, a wszyscy, którzy chcieli mieć happy list, niestety skraszował mi się obraz i wygląda to jak kupa, ale spokojnie, spróbuję to nagrać w poniedziałek, żebyście mieli na wtorek, więc no cóż, no nie udało się, niestety, no ale no, może tak miało być, może był za cały odcinek. Trzymajcie się i cześć, spokojnie, będziecie to mieli. Jak nie jutro, to pojutrze, więc zobaczcie, cok!